Chciałbym jeszcze raz serdecznie przywitać Was, bracia i siostry, wyrazić też radość swoją z tego, że możemy widzieć się dzisiaj, ale przede wszystkim wszyscy tutaj przybyliśmy, żeby porozmawiać, posłuchać, poczytać o tym, co Pan Jezus Chrystus zrobił dla ludzi. Stąd będziemy mówić o Panu Jezusie. Wierzę, że to jest fascynujący temat, dlatego że temat o Chrystusie jest najbardziej potrzebny, najbardziej miarodajny, najbardziej interesujący. No i temat o Chrystusie pociąga ludzi. Temat o Chrystusie zmienia ludzi. W ogóle Chrystus zmienia ludzi. Zanim więcej powiemy na ten temat, pozwólcie, że posłużę się takim przykładem. Lubię czasami czytać, może częściej, może rzadziej, to zależy od czasu. Lubię czytać historie ludzi gdzieś tam w oddali. Albo to są biografie, albo historia powszechna, zwykle biografie, albo zapiski, dokumenty dotyczące ludzi, którzy uczynili coś niezwykłego. Często interesowałem się rewolucją francuską, bo to jest niezwykły temat, zresztą Biblia też o tym mówi, proroctwo mówi, Apokalipsa o tym mówi. Możemy też to jakby głębiej rozważać. Ale nie w tym rzecz, moi drodzy, by mówić dzisiaj o rewolucji francuskiej. Rzecz w tym, że się to dzieje w tym czasie. Wszyscy wiemy, dotykając pewnych aspektów historycznych, że w tamtym czasie działy się straszne rzeczy. Naprawdę straszne rzeczy, bo przecież nie jest rzeczą straszną, zabijającą psychicznie. To, że ciągle nie masz spokoju. Ciągle ktoś może wejść do twojego domu, ktoś może zmienić w ogóle cały tryb życia twojego, a przede wszystkim no, po prostu odebrać ci życie. Czasy przemian, różnorakich przemian, gwałtownych przemian, a rewolucja miała to do tego, że to był czas gwałtownych przemian. Powodowały, że jedni ludzie wywierali wpływ ogromny na innych ludzi. No i trzeba było się albo przystosować, albo po prostu dać się wyeliminować z życia. Jest taka niesamowita historia, moi drodzy, gdy kończy się w drugiej połowie XVII wieku, XVIII wieku monarchia i nastaje czas rządów ludzi, po prostu społeczeństwa, które poszukuje pewnych zmian. Ci, którzy znali monarchię i którzy uważali, że jest to pewien właściwy tok postępowania i nie należy zbyt wiele zmieniać w tej materii, zaczęli protestować i zaczęli przypominać, że jest to nie tędy droga. Że nie wolno ludzi pozbawiać życia tylko przez to, że się z czymś nie zgadzają. Nie wolno terroryzować ludzi, prawda? I wielu ludzi z tego powodu musiało zginąć. Po prostu zostali zgilotynowani. Jeden z ludzi w średnim wieku, bo tak można powiedzieć w tamtym czasie, gdy poszedł dobrowolnie, aby rozmawiać w tej sprawie z przywódcami rewolucji, został wtrącony do lochu. I tam oczywiście czekał na swoją śmierć, bo wszystkich tych, których wtrącano do lochu, a przynajmniej w roku 1794 było mnóstwo
ludzi, pewne lochy ludzi skazanych na śmierć. Czekali po prostu na śmierć. Ojciec tego człowieka, tego dość młodego człowieka, bo w wieku 37 lat, słysząc, że został wtrącony do lochu, poszedł upomnieć się o niego, prosić, w zasadzie prosić, wstawić się. Za to, że poszedł wstawić się za swojego syna, został również wtrącony do lochu i skazany na śmierć. Obaj mieli to samo imię i to samo nazwisko. I gdy staruszek został wtrącony do więzienia i w tym lochu przyglądał się tym twarzom ludzi skazanych na śmierć, pewna twarz wydała mu się znajoma. Czy to możliwe? Pomyślał. Tak. To jest mój syn. Jego syn leżał na kamiennej posadzce i spał. Ojciec padł na kolana przy synu i zaczął gorączkowo zastanawiać się, jak go ocalić. Wiem, co zrobię, wpadł na pomysł. Mamy tak samo na imię. Podam się za niego i stracą mnie zamiast niego. Całą noc ojciec czuwał przy śpiącym synu, mając nadzieję, że się nie obudzi. Wczesnym rankiem trzej żołnierze weszli do lochu i jeden z nich zawołał: Jean-Simon de Luashol. Jestem tutaj, odkrzyknął ojciec, zrywając się na równe nogi. W drodze na miejsce egzekucji przechodzili obok oficera prowadzącego rejestr skazanych. Znowu wyczytano nazwisko. Jean-Simon Luashol. Lat 37. Nazwisko się zgadza, mówi ojciec, ale ja mam 73 lata. Głupia pomyłka, wymamrotał oficer i naniósł poprawkę. Następnie przekreślił nazwisko. Jakiś czas później syn obudził się, oczekując, że lada chwila zostanie wywołany na stracenie. Jeden z jego towarzyszy powiedział mu: jakiś staruszek siedział przy tobie przez całą noc. Kiedy strażnicy przyszli i wywołali twoje nazwisko, ten zgłosił się zamiast ciebie i poprowadzili go na gilotynę. 3 dni później, 28 lipca 1794 roku, sam Maximilian Robespierre, przywódca rewolucji francuskiej, został poprowadzony na gilotynę, a we Francji rządy terroru dobiegły końca. Kiedy otwarto drzwi więzień, Jean-Simon de Luashol, lat 37, wyszedł na wolność. Dlaczego wyszedł na wolność? Dlatego, że jego ojciec oddał za niego życie. Niezwykła historia. Historia prawdziwa, moi drodzy. I wiecie, gdy tak tą historię czytałem, pomyślałem sobie, a za kogo życie oddał Jezus Chrystus? Jako ojciec, Stwórca. Za ludzkiego. Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, Bóg w trójosób jedyny, zrobił wszystko, żeby ratować człowieka.
oddał życie, żebyśmy my żyli, prawda? Niezwykłe to jest. A więc, moi drodzy, przy wielu przykładach, jakie istnieją na Ziemi, w różnoraki sposób, obserwując je, przede wszystkim nasze myśli biegną w kierunku tego, który oddał życie nie za jednego człowieka, ale oddał życie za wszystkich ludzi. Co to znaczy dzisiaj? Czym to jest? Moi drodzy, ten tytuł, który daliśmy do dzisiejszego rozważania w tym miejscu, to troska Chrystusa o grzeszników. No i gdy rozpatrujemy tą kwestię, to każdego dnia możemy zastanawiać się nad tym, jak to jest. Jak wielka siła i moc jest w tym, że Bóg poczynił tak wielkie starania. Bóg, który przecież mógł pozostać w swoim majestacie, prawda? Na swym tronie, w miejscu, gdzie jest pełne chwały, a zniżył się tak nisko, do ziemi. Przyszedł tutaj, na tą planetę, żeby ratować człowieka. Wiecie, jeśli słuchając tego i czytając po raz kolejny Ewangelię, to nas nie rusza, to znaczy, że jest coś nie w porządku. Ale jeśli to nas za każdym razem porusza, to znaczy, że przyznajemy się do tego, że jesteśmy grzesznikami, a to już stawia w jakimś świetle nas przed Chrystusem pozytywnie. Ktoś powie, pozytywnie? Że ja się przyznaję do tego, że jestem grzesznikiem, to pozytywnie mnie to stawia i pozytywnie mnie nastraja i powiem więcej. I daje mi siłę i moc do tego, żeby żyć życiem czystym, żeby żyć życiem poddanym Bogu, żeby poświęcić się Bogu, żeby poprosić Boga o to, aby usunął, zniósł, wreszcie zniósł te takie drobne śmieci, które są w sercu i umyśle człowieka, bo nie łudźmy się, każdy je ma. To nie jest tak, że do cna jest wszystko wymiecione. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. To jest napisane w Słowie Bożym. To mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian. I drodzy, przychodząc na każde nabożeństwo, w każdy dzień święty, sobotni, dzień pański, przychodząc, jeśli zabraknie nam tej głównej myśli, kim jest Chrystus i co zrobił dla nas i co robi dla nas każdego dnia, to wszystko inne nie ma sensu. Nie ma sensu to, że mówimy o takich czy innych rzeczach. Nie ma sensu to, że znamy Biblię tak dobrze i wracamy do proroctw i do wielkich innych rzeczy, które są w Piśmie Świętym. To nie ma sensu. Kompletnie nie ma sensu. Dlatego, że patrząc na Chrystusa, który nie zostawia żadnego grzesznika, żadnego człowieka. To człowiek może zostawić człowieka. To człowiek może opuścić człowieka. I tak ludzie robią. Zostawiają siebie nawzajem. Albo stają się poławiaczami innych ludzi, by inni zostawiali tych, z którymi są. Wiele zła dzieje się na tej ziemi. Dlaczego? Dlatego, że ludzie nie chcą poznać Jezusa Chrystusa. Cne myśli, złe przyzwyczajenia, złe słowa towarzyszą ludziom, przekleństwa różne, intrygi, przebiegłość nawet. To nie jest przyjęte do Boga, przez Boga. To nie jest rzecz, która miałaby decydować o tym, czy ja będę miał lepsze życie, a często przebiegłość,
i inne nasze ludzkie sprawy, nasz ludzki charakter decyduje o tym, kto kim jest. Ale u Boga tak nie jest. Bóg troszczy się każdym człowiekiem. A więc to, że się troszczy o grzeszników i to, co, drodzy, czytaliśmy, a czytaliśmy na wstępie dzisiejszego naszego rozważania coś bardzo niesamowitego. A przecież kwestia dotyczy tej kobiety. Kobiety, grzesznicy, o której czytaliśmy z Ewangelii Jana, 8 rozdział. Nie będę mówił za wiele o tych ludziach, którzy tak bardzo ten grzech widzieli, a nie widzieli Chrystusa. Nie mówmy o tych ludziach. Dzisiaj mówimy o Chrystusie. Jakim jest Chrystus? Gdy będziemy rozumieć, jakim jest Chrystus, drodzy, wszelkie niesnaski, wszelkie problemy z naszego życia, z serca, z umysłu uciekną, a w to miejsce przyjdą wartości duchowe. Może nie przybędzie ci zbyt wiele sił fizycznych, ale jak ci przybędzie wiele wartości duchowych, jak Chrystus prawdziwie zamieszka w twoim i moim sercu, to będzie to moc, która uskrzydli nas do tego, aby lepiej żyć i też lepiej poczuć się fizycznie. Na pewno tak się stanie. Chcę powiedzieć o jednej sprawie z tych właśnie słów, które przeczytał brat przed chwilą. 8 rozdział 10-11 wiersz Ewangelii Jana. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł do niej: kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? Kogo Jezus widział, gdy rozmawiał z kobietą? Nikogo. To znaczy, że on naprawdę nie widział? Nie widział tych, którzy byli aktywni do tej pory, by oskarżać, by trzymać się sprawy grzechu i wyodrębniać grzech i widzieć grzech. Nie widział tych ludzi. Po prostu ci ludzie nie odnieśli zwycięstwa w tym momencie. W tym momencie Chrystus jest tym, który daje zwycięstwo kobiecie. Kobiecie, która popełniła grzech, która miała problemy, która z tym problemem została przyprowadzona do Chrystusa. I dobrze, że do Chrystusa, prawda? To było wyjście, prawdziwe, dobre wyjście. Źli ludzie często nie wiedzą, gdy prześladują kogoś. Nie wiedzą, i chwała Bogu za to, że nie wiedzą, do kogo faktycznie taki człowiek przyjdzie. Często trudy, problemy, prześladowania, spychania kogoś na margines powoduje to, że taki człowiek w końcu uchwyci się Boga. I ten czas nastał też dla tej kobiety. Z jednej strony pohańbiona we wszystkim, do cna, można powiedzieć. Z wytykaniem palcami, z opowiadaniem o tym, z myśleniem niewłaściwym na ten temat, a z drugiej strony Chrystus. Mamy Jezusa. Gdzież są ci, którzy cię oskarżali? Nikogo nie ma, ale jest Chrystus. I to jest najważniejsze, moi drodzy. Żeby w życiu naszym zawsze Chrystus był najważniejszą postacią. Najpierw szukajcie Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Tak jest napisane w Ewangelii Mateusza. 6 rozdział 33 wiersz. Niesamowite słowa, do których zaprasza nas Pan Bóg. Dlaczego Bóg jest taki? Drodzy, czy Bóg by troszczył się o grzeszników? Czy zależałoby mu na wszystkich ludziach, gdyby nie miłował? Na pewno nie. Ileż to razy brakuje mi sił,
do załatwienia jakichś spraw, a szczególnie już do tego, aby reprezentować Chrystusa. Prawdziwie reprezentować Chrystusa. Co to znaczy prawdziwie reprezentować Chrystusa? Mogę siedzieć w domu i reprezentować Chrystusa, tak? Ale komu ja wtedy reprezentuję Chrystusa w domu? No mojej małżonce, prawda? No ale już tym ścianom chyba nie da się reprezentować Chrystusa, prawda? Żeby reprezentować Chrystusa, trzeba iść do ludzi. Trzeba być wśród ludzi. Trzeba po prostu mieć jakieś cele, jakieś inicjatywy, coś chcieć robić, prawda? Słuchać Chrystusa przede wszystkim. Bo bez słuchania Chrystusa rzeczywiście nie można zrobić tego, co ma właściwy wymiar. Nie można zrobić tego. Bo sami wiecie, że jeśli bez Chrystusa coś budujemy, a coś, co ma być gmachem dobrym, duchowym, to nie zbudujemy dobrego gmachu. Tylko z Chrystusem możemy to zrobić. A więc jeśli On jest tak dobry i gotowy jest, to moi drodzy, przez swoją miłość, to nie jest miłość sentymentalna czy jakieś uczucie, to jest miłość odkupieńcza. Zauważcie, że troska Chrystusa o grzeszników jest miłością odkupieńczą. To nie tylko to, że ja ci współczuję, ja cię kocham, a ty dalej, jak postąpiłeś, to twoja sprawa, a ty dalej ułóż sobie życie. No a widzisz, jak tak zrobiłeś, no to musisz ponieść konsekwencje. No gdyby Bóg był taki, to nie mielibyśmy prawdziwego zrozumienia Pana Boga. Bóg nie jest taki. Gdy jesteśmy świadomi swoich upadków, swojego wykolejonego życia, o tak można powiedzieć, albo jakichś drobnych rzeczy, nad którymi zależy nam, żeby one mogły ulec zmianie, to odkupieńcza miłość Jezusa Chrystusa dokona tej zmiany. Bo On nie tylko przyjdzie, żeby cię zrozumieć. On nie tylko przyjdzie, żeby ci powiedzieć: tak, ja wiem, że ty się zmagasz. Ja wiem, że ty cierpisz. Ja wiem, drogie dziecko, że ty potrzebujesz innego życia. Ja chcę być z tobą na tej drodze. Gdy ty się potkniesz, ja jestem z tobą, ja jestem gotów ciebie podnieść. Ja jestem gotów ciebie uskrzydlić. Jestem gotów wyprostować twoje życie. Gotów jestem pójść z tobą przez życie. Drodzy, jest to naprawdę niezwykłe, co doświadczamy w Jezusie Chrystusie. A z jednej strony można powiedzieć, gdy ludzie prosto, tak jak w Ewangeliach jest napisane, rozumieją Pana Boga. Jeśli ludzie nie rozumieją podobieństw i przypowieści, gdy zaczynają czytać Biblię, to niech się tym nie trapią. Niech rozumieją to, co Bóg na danym momencie i na danym etapie im objawia. A zrozumieją potem trudniejsze sprawy. Gdy Duch Święty wkracza w nasze życie i chce nas zmieniać i przekształcać nas, to prowadzi od drobnych rzeczy. To Duch Święty prowadzi nas do większego poznania, do uczenia nas i wprowadzania nas w taki naprawdę pokarm dla dorosłych. To Bóg wie, jak prowadzić. Ale ty zdecyduj się, by pójść tą drogą. Jeśli tylko pragniesz szczerze robić to, co Jezus chciałby dla ciebie uczynić. A On chciałby, żebyś miał życie spokojne. Żebyś czuł się duchowo dobrze. Byś był pełny w swym celu i przyszłości, która jest przed tobą. On chce szczęścia i radości. I to prawdziwej radości i prawdziwego szczęścia.
nie takie, jakie świat daje. Bóg daje prawdziwe szczęście. I tu jest zderzenie, moi drodzy. Bo z jednej strony, jeśli ludzie są szczerzy, jeśli chcą przyjąć Chrystusa, to Go znajdą w Słowie Bożym. Jeśli chcą. Ale z drugiej strony, na drodze życia pojawiają się różne inne rzeczy. Na przykład, w czasach, kiedy żył Jezus, faryzeusze i uczeni w Piśmie uważali, że kiedy przyjdzie Mesjasz, wówczas wyróżni i nagrodzi ludzi, którzy ściśle przestrzegają ludzkich tradycji. Tak. Dlatego tak bardzo gorliwie przestrzegali tych rzeczy. Ludzkich tradycji, ludzkich praw. Wierzyli, że królestwo mesjańskie będzie oparte na uznaniu moralnej doskonałości określonej jako zachowywanie prawa. Czyli wierzyli w to, że jeśli ktoś usilnie chce i robi to, przestrzega tego prawa, które jest zapisane w Biblii, to za przestrzeganie prawa tego Bożego będzie miał zbawienie. Uzyska Królestwo Boże. Ale przecież my wiemy, że tak nie jest, prawda? To Jezus daje nam życie wieczne, a nie przestrzeganie prawa Bożego. To jest niezwykła sprawa, moi drodzy. Taka świadomość tych rzeczy, wykolejonych rzeczy. Zwróćcie uwagę, że fałsz idzie zawsze blisko prawdy i prowadzi do zguby ludzi. Czy ci czyniciele prawa nie byli szczerzy? Bardzo szczerzy. Ale byli też bardzo zwiedzeni w tym momencie. Można być szczerym i zwiedzonym. A więc gdy widzimy Chrystusa w Biblii, moi drodzy, to widzimy nieraz, jak Chrystus Pan spotyka się z tymi ludźmi i stara się im wyjaśnić. I pozostawiał im nawet najmniejszych wątpliwości w tym momencie nie było. Co do tego, że jest Mesjaszem, który nie wynagradza za uczestnictwo w nabożeństwie, za stosowanie się do pewnych reguł, nie wynagradza za to, że ludzie są w stanie i wygenerują wszystkie siły, aby uczynić wszystko, żeby stać się lepszymi. Nikt z ludzi nic nie jest w stanie wygenerować, żeby stać się lepszym. Lepszym to można stać się tylko wtedy, gdy się w pokorze, w cichości przychodzi i słucha się Boga. I naśladuje się Stwórcę, który jest wspaniałym Bogiem, Zbawicielem i Panem. Jest to niezwykła rzecz, moi drodzy, gdyż ta sprawa trafia na pewne przykłady, które są zapisane w Piśmie Świętym. Na przykład w Ewangelii Marka, drugi rozdział, mamy piękne zdarzenie, w którym Chrystus przedstawia Boży punkt widzenia na daną sprawę. Tu jest zderzenie, bo ludzie widzą to inaczej, a Chrystus to przedstawia inaczej. Drugi rozdział, moi drodzy, przeczytajmy tylko 5 wiersz. Mamy tu ludzi w tej historii, którzy mieli wiarę. No musieli mieć wiarę, jeśli przynieśli paralityka, tak? I rozebrali dach w budynku, żeby spuścić Chrystusa przed Jego oblicze. Musieli mieć wiarę, żeby to uczynić. No więc jaka to była wiara? Oczywiście, na starcie i w taki sposób ta wiara mogła być właściwa. Dobra wiara, prawda? Ale wyobraźcie sobie, co Jezus Chrystus mówi. Co Jezus Chrystus mówi temu paralitykowi? Jezus mówi, odpuszczone są grzechy Twoje. A więc co mówi?
nie uzdrawia człowieka fizycznie, ale przebacza grzechy. Zauważacie troskę Chrystusa o grzeszników? Przychodzi dzisiaj do Ciebie i do mnie Jezus Chrystus i zwraca Ci uwagę na to, jakie jest Twoje wnętrze, na to, na czym jesteś skupiony, tak, co masz w swojej głowie, co Cię dręczy. Przychodzi Jezus Chrystus i zwraca uwagę. Jezus mówi, jestem cichy i pokornego serca i od tego w zasadzie zaczyna się życie ludzkie. Jeśli tak nie jest, jeśli Ty dzisiaj wiesz lepiej albo więcej od tego, co Chrystus Pan chce Ci powiedzieć i przekazać, to znaczy, że jesteś na niewłaściwej drodze. A tak bywa często. Tak bywa często. Ci ludzie mieli wiarę. Przyszli z paralitykiem i oczekiwali czego? Uzdrowienia fizycznego. Ilu z nas przychodzi do Chrystusa, oczekując czegoś w zamian? I myślimy, że to jest dobra rzecz. Ilu z nas często modli się o ludzi chorych, o to, żeby stanęli na nogi, o to, żeby wyzdrowieli z takiej czy z innej choroby. Ilu z nas jest takich, moi drodzy? Ilu z nas kieruje modlitwy nie do celu, nie do tej tarczy z najmniejszym punktem, tylko kierujemy nasze modlitwy albo obok tarczy, albo jeszcze gdzieś tam, w innym całkiem kierunku. Ilu ludzi tutaj, spotykających się z Chrystusem, oczekiwali właśnie na taką reakcję? A jaka jest reakcja Chrystusa? Synu, odpuszczone są Twoje grzechy. Więc zwróćcie uwagę, jeśli Chrystus troszczy się o grzeszników, to o co Jemu chodzi? O to, żeby nas podnieść duchowo. O to, żeby mógł mieszkać w naszym sercu. Jeżeli Ty i ja chcesz, nie wiem, bratu i siostrze zwrócić uwagę na to lub na tamto, albo Ty i ja uważasz, że pewne rzeczy widziałbyś inaczej, albo że powinny być inaczej, to strzeż się. Strzeż się swojego własnego punktu widzenia. Bo punkt widzenia Jezusa Chrystusa jest całkiem inny. Co Ty byś widział? Czasami myślimy, przychodząc na nabożeństwo, że będzie to lub tamto. Czasami zakładamy, że jak przyjdziemy na nabożeństwo, to spotkamy się z braćmi i siostrami. To jest prawda, że się spotykamy. Ale co jeszcze zakładamy? Że będzie po nabożeństwie posiłek, tak? Zakładamy, że powiemy coś, bośmy coś wyczytali w danym miejscu, skrawku, może świadectw Pana Jezusa, może Biblii. I my jesteśmy przekonani, że to jest najważniejsze, co chcemy zaprezentować. Ale czy zdajemy sobie sprawę, czy Chrystus też tak uważa? Czy to, co Ty i ja chcesz zaprezentować, zgodzić się lub nie zgodzić z tym lub z tamtym, czy to spowoduje, że w sercu i umyśle brata i siostry pojawi się wzrost duchowy? Czy może przygnębienie? Co się pojawi? Zważaj zatem na myśli swoje, od kogo pochodzą, i na słowa swoje, które wypowiadasz. Chrystus Pan w tym momencie, w tym drugim rozdziale Ewangelii Marka, zaszokował wszystkich. Znacie tą historię, prawda? Pierwsi odpowiedzieli na wypowiedź Chrystusa w trosce o człowieka, o jego zbawienie, pierwsi odpowiedzieli uczeni w piśmie. Widzicie to? Tak, święci ludzie odpowiedzieli. Bardzo święci ludzie odpowiedzieli.
Zgodzili się z Chrystusem? Nie zgodzili się z Chrystusem. Bracia i siostry, wiecie, dla mnie to zdarzenie jest bardzo ważne. Zamykam usta. Na to, co tu się wydarzyło, zamykam usta. Dlatego, że Chrystus może mnie ganić. W zasadzie to On nie przyjdzie w taki sposób z mocnym przyganieniem mojego zrozumienia. On przyjdzie w miłości zapewne. Dlatego, że to jest miłość odkupieńcza, prawda? Jeśli to jest miłość odkupieńcza, to On przyjdzie, powie i wyjaśni, ale stara się pozyskać. Tylko, że pamiętajcie, bracia i siostry, że uczonych w piśmie, faryzeuszy czy jakichkolwiek osób w całości nie dało się pozyskać, prawda? Nie dało się. Niektórych tak. Tak dzisiaj biegnie życie, moi drodzy, może nie często, ale czasami ludzi wierzących. Chrystus szokuje swą postawą. Dlatego Chrystus jest cudowny. Jest wspaniały. Kochani, uczymy się zrozumieć Chrystusa całe życie. On uczy nas, byśmy mogli Go poznać. W Ewangelii Jana, 17 rozdział, 3 wiersz jest powiedziane, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. To jest żywot wieczny, aby poznali. Więc my cały czas chcemy poznawać Jezusa. I powiem tak, jeśli Chrystusa nie będziemy całym sercem chcieli poznawać, sercem i umysłem, które On stworzył dla nas. Kochani, próżne to jest znać proroctwa i wiele innych rzeczy, naprawdę. Niesamowite to jest. Jezus jest wspaniały, cudowny. Zwróćcie uwagę, prawdziwa wiara, bo mówiliśmy o tamtej wierze, tych ludzi, którzy przynieśli tego paralityka. Prawdziwa wiara zawsze będzie prowadzić do społeczności Jezusa i do czystości serca. Często myślimy, że prawdziwa wiara to są cuda, to są jakieś wydarzenia. Nie. A co będzie, jeśli cuda się nie wydarzą? Nie ma Chrystusa z nami? Nie. Jest Jezus. Ale cuda nie muszą się wydarzyć. Jest to niezwykłe, moi drodzy, dlatego że gdy Chrystus, Pan, wyraża troskę o potrzebę przebaczenia, to zwraca właśnie nam uwagę i tego człowieka też na to, aby mógł zbliżyć się do Niego jeszcze bardziej. Bo co zbliża nas do Jezusa? To, że mówimy Bogu: Ojcze, oczyś nas. Uczyń nas czystymi. Żebyśmy mogli przyjść prawdziwie przed Twoje oblicze. I żebyśmy mogli prawdziwie połączyć się z Tobą w rozmowie, w powiedzeniu Ci o tym, ale przede wszystkim w wysłuchaniu Cię tego, co chcesz nam powiedzieć. A wysłuchanie w Biblii oznacza więcej niż tylko słyszeć. Wysłuchanie oznacza po prostu czynienie, stosowanie się, życie. To oznacza. I to jest cudowne, kochani. To jest wspaniałe. Nie wiem, jak, drodzy, zareagujemy na to Boże przesłanie. Nie wiem.
Dlatego, że wiem jedno. Potrzebujemy Jezusa. W każdej chwili. Każdego dnia. I jeśli przez chwilę nawet umkną ci myśli od Jezusa, to zaraz masz siebie, swoją własną wolę. Albo wolę kogoś, kto jest najbliżej. Tak. Masz zaraz kogoś, kto chce albo ci wskazać kierunek jakiś, albo chce ci powiedzieć, słuchaj, to było dobre, a tamto nie. Tak. A gdzie jest Jezus? Gdyby Jezus przyszedł, pewnie powiedziałby inaczej. Ale często mamy ludzi obok siebie. I tak się składa, że ludzie często chcą zastąpić Chrystusa. Taka jest prawda, moi drodzy. Tak. Mamy coś w charakterze swoim takiego. Jeden drugi chce kierować. Jeden myśli sobie, że to powinno być tak. A co jeśli to nie jest tak? Dzisiaj Chrystus Pan mówi nam wyraźnie wszystkim, drodzy, mówi dla mnie, dla was, bracia i siostry, że jesteśmy grzesznikami, a On troszczy się o nas, żebyśmy nie zeszli z drogi. Jak długo będziemy uparci? Drodzy, nie ukrywajmy, uparci jesteśmy. I będziemy dalej uparci. Czyż nie? Czy upartość z was i ze mnie całkowicie zostanie wyrzucona i już jej nie będzie? Nie. I to jest pasjonujące, że ten, który wie, jakim jesteś ty i ja, cały czas się troszczy. Jeśli znasz takiego Chrystusa, który bez względu na to, że jesteś grzesznikiem, cały czas się o ciebie troszczy, to tylko taki Chrystus daje tyle siły, tyle nadziei i tyle mocy, żeby naprawdę stać się innym. Mnie nic innego nie pociąga do Chrystusa. Mówię szczerze, na tym miejscu nie pociąga mnie nic innego. Jeśli miłość mnie nie pociąga, miłość taka, odkupieńcza miłość, która przychodzi mimo moich błędów, mimo mojego postępowania, no to jeśli takiej miłości by nie było, to nie byłoby też troski o to, żeby poświęcić czas, zweryfikować swoje życie i całkowicie poddać się Chrystusowi. Nie byłoby. Nie byłoby chęci. A tak jest pragnienie, moi drodzy. Wielkie pragnienie. I dlatego Bóg jest cudowny, Bóg jest wielki. Gdy mówimy o ludziach i o Chrystusie, bracia i siostry, ja nawet nie wiem, jak to powiedzieć, ale ktoś mógłby powiedzieć tutaj, mamy taką naturę, takimi jesteśmy. Tak, prawda. Ale miłość Chrystusa może nas zmobilizować. Kupieńcza miłość Chrystusa, zmobilizować do tego, abyśmy stali się innymi. Niezwykłe to jest. Jest wiele tekstów, które można byłoby czytać w tym momencie i wiele powiedzieć na ten temat. Bo Chrystus przedstawił się w tak pełnej mocy. Tam, gdzie jest, w Ewangeliach, czytamy to. Niezwykłe to jest, moi drodzy. Jedna rzecz, która pewnie na koniec byłaby dobra do takiego zacytowania. Wbrew powszechnemu mniemaniu, grzech nie jest czymś, co masz ochotę zrobić, ale ci nie wolno. Często padają takie słowa podczas lekcji szkoły sobotniej czy w rozmowach. Tak, tak. Wiesz, bo jak zrobisz grzech, to uważaj, bo będziesz potępiony. Nie możesz. Nie możesz. I często kierujemy te uwagi, nie możesz, bo to, bo tamto. Kierujemy te uwagi w kierunku takim,
że my podejmujemy własny wysiłek, że my chcemy po swojemu, że my się staramy. I jak powie jeden, i drugi, i trzeci, i staje się społeczność, zbór, kościół takich ludzi typowo świętych, ale bez Chrystusa. Bez Chrystusa. Ja mogę, ale mi nie wolno. No co powiedzą bracia i siostry? Albo co tam się wydarzy? Tak? Nie wolno mi. Nie zrobię tego. Grzech jest tym, czego nie powinieneś robić, bo wyrządzisz w ten sposób krzywdę sobie i innym. Bóg nie jest policjantem pilnującym wypełniania martwych, bezsensownych przepisów. On jest ojcem troszczącym się o żywotne dobro swych dzieci. Co musimy zrozumieć w tym momencie? Drodzy, jeśli dziecko drażni psa, a rodzice nakazują mu, by przestało to czynić, wówczas dziecko może odczuwać, że psują mu zabawę, tak? Jednak w rzeczywistości rodzice ratują mu życie. Prawda? I patrząc na Chrystusa, sprawcy i dokończyciela wiary, i na tego, który troszczy się o grzeszników, musimy pamiętać z drugiej strony, że jeśli się Chrystusowi nie poddamy i nie pozwolimy, żeby opanował nasze serce i umysł, to rzeczywiście grzech nas zabije. Jest tylko jeden, który może nas uratować. To jest Jezus Chrystus. I zwróćcie uwagę, to nie jest tak, że ty i ja musimy iść do Niego i prosić Go usilnie. Ratuj nas, ratuj nas, ratuj nas. Często modlitwy wyglądają może i w taki sposób. Panie, ratuj nas, prawda? Moi drodzy, to nie my wychodzimy naprzeciw, to On wychodzi. To On wychodzi z zamiarem ratowania nas. I czego trzeba więcej? Kochani, jeśli pokornie nie uznamy tego, kim jest Chrystus, że chce wejść do naszego serca i ratować nas, to nic z tego nie będzie. Ale Bóg jest dobry. Dlatego idzie z nami, szuka nas, pokazuje nam, z miłością to czyni. I przez miłość swą pokazuje nam, jak możemy korzystać z Bożej łaski. Że my nic ze swej strony nie możemy uczynić, ale z Bożej łaski korzystać. Bóg jest dobry, dlatego zbawia nas od wszelkiego grzechu. I dałby Bóg, abyśmy tą troskę Jezusa Chrystusa rozumieli i poddali się Mu całkowicie, abyśmy byli czyści przed Bogiem i pełni miłości wobec siebie samych i starali się w duchu Chrystusa podchodzić właśnie do tej sprawy. W duchu pokory i w duchu miłości, nie myśląc, że jesteśmy może kimś lepszym, ale w Chrystusie jesteśmy wszyscy tacy sami. I dlatego wdzięczni dzisiaj chcemy Bogu naprawdę złożyć hołd, dziękczynienie, uwielbienie Jemu za to, że możemy być Jego córkami i synami. To jest cudowne, moi drodzy, odczucie. To jest cudowna prawda. To jest pewna prawda. Prawda na jutro, na pojutrze i dalej. I niech Bóg w tym dziwnym świecie obdarzy nas tą prawdą, abyśmy mieli tyle pokoju w sercu, byśmy mogli położyć całe swoje życie w Jego ręce i nie martwić się o przyszłość, ale pamiętać o tym, co obiecał. Niech Bóg nas błogosławi. Amen. Wysłuchajmy Bożego błogosławieństwa. Czytam z listu do Galacjan, 2 rozdział, 16 wiersz. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków prawa, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa. Ponieważ z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.
z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Amen. Amen. Módlmy się. Ojcze ukochany, tak wiele nam mówisz, jakim jesteś Ojcem. Boże, jest to niezwykłe. Możemy tylko prosić Cię o wyciszenie serc naszego umysłu. Po prostu usiąść u Twoich stóp i posłuchać Ciebie. A Ty nam powiesz, tak jak mówiłeś uczniom swoim w tamtym czasie, kiedy żył Jezus Chrystus. Ale teraz też mówisz. Ewangelia się nie zmieniła. Jezus nie zmienił się. Jest ten sam. I to wspaniałe, cudowne Twoje podejście, duchowe podejście do nas, troska Twoja jest tak przeszywająca i tak kojąca, że prowadzi każdego, kto wie, że jest grzesznikiem, że jest potrzebującym. I tak jak nas tu widzisz, przyjmij nas. W Twoje ręce wszechmocne poślij Ducha Świętego, który ma moc, wszelką moc, by uczynić z ludem Twoim to, co najlepsze. Daj Boże nam wzrost duchowy, tak jak uczyliśmy się, a imię Twoje niech będzie codziennie wywyższone w nas. Błogosław nas w tym dniu, w dniu świętym, sobotnim. I błogosław wszystkich tych, którzy chcą podążać za Tobą. Przyjmij tę modlitwę, bo prosimy i dziękujemy też w imieniu Jezusa. Amen. Amen.